27 sierpnia 2023, Czechowice, Dziedzice. Dzisiaj jademy we familijnej rajdzie. Kaj tam jedziesz? Co ty na burzę i skręcasz? Tak się nie jeździ. Nikogo nie ma, no faktycznie. No to zaczynamy teraz. Co? Za chwilę wjadziemy na teren Bigoty. Zabezpieczenie strażnie w Czechowice, Dziedzice. Policja standardowa na takiej familijnej rajdzie. Uczestników coś koło 170. Znaczy się, że zaś Bigocki rajd jest liderem. A jeśli chodzi o prowadzącego, no to wiadomo kto. Pan J. się wkręcił na prowadzącego. A to nadal Czechowice. Thank you.
dobra, to jutro panu wyprzeba. Dalej długo. No to już Brunu przyjazd na półmetek. A tu jak ktoś nie wie, to jechali my też trasą tutaj Tour de Silesia. Jutra maratonu rowerowego. Że tak powiem, nasze tereny blisko naszego miejsca zamieszkania. Zgadzam się z tą opinią, ładne tereny, bo to są tereny mojego zamieszkania.
Ligocko, dzielnica Nowy Świat, najnowsza dzielnica Ligocki. Nad nami była Kaiser Ferdinandowo Nordbana. Czyli uprzywilejowana cesarsko kolej północną cesarza Franciszka Ferdynanda. Skończył się już czechowicki rodzinny rajd rowerowy, czyli czechowicko familijno rajza. Nie wiem, który to chyba 33. W każdym razie już od samego początku w tych rajdach nie jeździł. Dopiero od jakiegoś tam roku, nie wiem jakiego, tego było. Rajd poprowadził wiadomo kto. On nigdy tych rajdów nie prowadził, teraz nagle zaczął prowadzić. W sumie nawet nie było źle. No. Tutaj jednak pan Jurek ma dość spore doświadczenie w prowadzeniu rajdów rowerowych, więc jest to niewątpliwie jego atut. Tym, że no, pamiętajmy, że jeżeli ten rajd
byłby prowadzony przez kogoś innego, no to nie miałby zbyt dobrej opinii. No tak, na marginesie. Dziwię się, że też czechowiccy cykliści w ogóle poza jedną osobą, dwiema, ten rajd po prostu olewają. To jest po prostu skandal. Ludzie, którzy angażują się w bielski rajd, tutaj czechowiccy cykliści angażują się w bielski rajd, nic nie robią w sprawie czechowickiego rajdu. Sami widzicie, że frekwencja na tych rajdach jest niestety zaniżająco mało, bym powiedział. Strasznie mało. Ludzi 172 osoby, no to słabo. Tyle było zapisanych oczywiście. Słuchajcie, i o teraz jada, chcę tutaj pojeździć koło Czechowic, Dziedzic w zasadzie po tym mieście. Za jakieś pół godziny tam na stadionie Mosiru jest występ kabaretowy Marcina Dańca. Kraków, bo Kraków. Gorol, ale mój swój na własnej piersi wyhodowany. Jakby to powiedzieć. Także też go lubię po prostu. I oglądać na YouTubach, na innych tam tych kanałach. Broń Boże, nie w telewizji polskiej. I fajnie go robię, ma fajną grupę. Zwłaszcza o politykach. Ale to już zostawmy. Właśnie Czechowice, Dziedzice, miasto opustoszałe w niedzielę, nawet takie dni jak święto miasta, w dni Czechowice. Wszystko przeniosło się na stadion, na chwilę już coś tam będę. A tak właśnie Czechowice, Dziedzice wyglądają w niedzielne popołudnie. Kulowiater, nic się nie dzieje, pustka. A szkoda. No dzisiaj tak jeżdżymy po naszym terenie, po Czechowicach. No tu sobie coś rower zostawi, ale już zapięty tak na spoko. No występ pana Marcina Dańca, jak zwykle fantastyczny. Teraz za niedługo rozpocznie się koncert niejakiego Michała Szpaka. Słuchajcie, no to taki artysta bardziej do młodszego pokolenia. Artysta to dużo powiedziane. Ja wiem, że teraz się narażę jego fanom, nie, ale do mnie to żaden artysta. Jak widać, małolaty przesadzają alkoholem, nie wiem kto im go kupił w ogóle, no ale tak to już jest. Za dużo swobody od starych mają i po tym tak to wygląda. Za moich czasów to był pas na żyć i nie było żadnego gadania. Teraz macie to swoje bezstresowe wychowanie. I taki obrazek jak przed chwilą żeście widzieli z prawej strony. Co się z tą młodzieżą dzieje? Ale to jest wina nas, dorosłych. My jej na to pozwalamy. Znaczy ja nie mam swoich dzieciak, ale jaki dorosły daje przykład tak po tym. Młodzież to kopiuje. Dlatego zero gorzoły, zero piska. Chyba, że bezalkoholowe. Nie dejmy się zwariować.
jak to Marcin Daniel powiedział, będzie lepiej. Albo nie będzie lepiej, że lepiej to już było. O. Bo z góry lepiej wszystko widać, a jak zejdziesz z Giewuntu lawina, łopoczysz widny panocku, ona się nie zatrzyma. Tak to Marcin Oddańczyk powiedział. A ja sobie tutaj siedna i na chwilę. Wszyscy widocie, to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Wszyscy widocie, to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. No nieźle. Wszyscy widocie, to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Słuchajcie, we fojerwerze je weszeli. Stachurski, nasz krajan. Wszyscy w Bigocie to jedna rodzina. No fajnie to zagrali na tym wieselu. Tak imprezowo się nam dzisiaj zrobiło, ale tak dzisiaj miało być. Bo wszyscy w Bigocie to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Oj tak, święte prawda. Bo to jest właśnie Bigota, to jest moja miejscowość, z którą żeby jest związany od urodzenia. Tutaj wszystko od urodzenia i nie zamierzą się stąd wykluczać. To jest do mnie najpiękniejsza miejscowość na świecie, a przede wszystkim leży na Górnym Śląsku. A żeby było bardziej śmiesznie, to też urodziłem się w Bigocie, ale w Katowicach, w stolicy. I choć były zabiegi, żeby rozdzielić Bigotę z Miliardowicami, wioś się na to nie zgadzą. Bigota jest jedna, była i będzie jedna. A słuchajcie, roztomili ludkowie, nie by dawą już zawrócą głowy. Jeszcze trochę mum do chałupy. Gnał koło mum już umyte. Dzisiaj już kończymy ta rajza. Ale myślałem, że będzie rano czas rajza, że rajd będzie końcową taką rajzą. Sami widzieliście w poprzednim filmie, że się to nie udało za bardzo. W nocy była solidna burza. Jak to oglądał film z objazdu dookoła jeziora Goczałkowickiego, no to ta końcówka, co coś tam pokazał już koło swojej chałupy, zwiastowała to, że to będzie różnie. Na szczęście żadnych szkód nie narobiło, poza jakimiś tam zwalonymi stromami. Wszedł jakiś tam prąd znad Czech, tak więc
No trudno. Takiemu my, może ktoś by powiedział zmiany klimatu, a to zgubi program ze zmiany klimatu. Ale taki mamy po prostu klimat i takie zjawiska się zdarzają. Dobra, nie będę was już tam trzymał, zanudzał tą godką, czymcie się i do następnej realizacji. Hej!